Cześć wszystkim, tu Inżynier Domu. Witam w kolejnym materiale poświęconym tym razem projektowi pH-metru. Jest to kontynuacja projektu, który już kiedyś był na kanale. Był to sam pH-metr, jednak urządzenie się trochę rozwinęło. Wygląda obecnie tak. Tutaj jest ta sonda PH, którą kiedyś pokazywałem. Dzisiaj troszeczkę opowiem tutaj o sądzie EC oraz y, trochę więcej o tym projekcie, jak jest zbudowany, jak się rozwijał i co go czeka w przyszłości. Projekt buduję dla własnych potrzeb, ponieważ eksperymentuję z hydroponiką. Nie jestem tutaj jakimś wielkim ekspertem, ale y, projekt znalazł także zainteresowanie wśród y, osób, które zajmują się bardziej profesjonalnie hydroponiką oraz y, hodowlą, uprawą roślin. Zaraz przedstawię Wam hardware oraz software. Mam nadzieję, że elementy, które tutaj zobaczycie w tym kodzie, w urządzeniu, może przydać się w Waszych projektach. Zapraszam. Wszystkie linki, o których będę dzisiaj wspominał, znajdziecie pod filmikiem. Jest tam m.in. repozytorium, gdzie jest cały kod wraz ze schematem do ściągnięcia, a także film poprzedni właśnie o pH-metrze. Zacznę od tego, po co jest mi ta druga sonda tutaj, czyli sonda EC. Pomiar EC jest to pomiar zasolenia cieczy. W Hydroponice odzwierciedla to ilość pokarmu w wodzie, ponieważ są to sole, które są właśnie pobierane przez roślinę, która jest w pod do rozwoju tego pokarmu nie może być ani za mało, bo krótko mówiąc, wygłodzimy naszą roślinę, ani także za dużo, ponieważ to także wpłynie negatywnie na rozwój rośliny. Kontrola tych parametrów jest taką główną częścią hydroponiki. O której na przykład możecie także zobaczyć dłuższy materiał, kiedy rozmawiam o tym z moim kolegą Pawłem. Sonda działa bardzo prosto, tak jak w przypadku sondy pH mam tutaj osobną sondę, która jest podłączona do płytki, która konwertuje wartość z tej sondy na wartość analogową. To wszystko zlatuje do Arduino no i jest reprezentowane na ekranie. W tym wypadku jednostką będzie tutaj milisiemens na centymetr. Tak jak w przypadku sondy pH, ważnym elementem dla sondy C będzie jej kalibracja. Sonda z czasem będzie mogła zmieniać swoje parametry. No, i wtedy właśnie musimy ją co jakiś czas kalibrować. A tutaj właśnie takiej konstrukcji, jaką tutaj zastosowałem, czyli te przystawki i sondy, jest to, że te sondy po jakimś czasie możemy wymienić, bo one niestety się zużywają. Dlatego także takie całe gotowe mierniki pH i EC. Czasem z pozoru wydają się tańsze, ale na dłuższą eksploatację może to nie wyjść dla nas korzystnie. Dodatkowo, dlatego, że wszystkie takie sondy działają podobnie, możemy sobie wymieniać te sondy, na przykład na jakieś lepsze modele. Pomiar, który otrzymujemy w wartości analogowej, jest liniowy. Co to znaczy? To znaczy mniej więcej tyle, że nie muszę tutaj bawić się z jakąś rozbudowaną charakterystyką tych milisiemensów od wartości analogowej. Tylko bezpośrednio mogę sobie to skalibrować i ustawić funkcję liniową, która będzie wiązała pomiar z wartością milismensu. Będę do tego potrzebował dwie próbki. Będą to wzorce. O różnych wartościach, najlepiej nie dość blisko siebie, żeby to były wartości. Są to dość często standardowe wartości, ale na wszelki wypadek umożliwiłem tutaj kalibrację z każdą różną wartością. W moim urządzeniu przechodzę pomiędzy pomiarem pH i EC. Tutaj klikam przycisk Up przez około 2 sekundy i przechodzę do pomiaru EC. Nie ma dwóch pomiarów naraz, ponieważ bez izolacji galwanicznej, sądy mogłyby się zakłócać. Następnie, poprzez przytrzymanie dwóch przycisków, przejdę do wspomnianej kalibracji. Tutaj wybieram mój pierwszy punkt referencyjny oczywiście mam tutaj przyciski w górę i w dół, które zmieniają kolejno wartości. Przez to, że jest to, to tutaj kilka miejsc po przecinku, które ustawiam. Przytrzymując znowu przycisk UP przez dwie sekundy około, przechodzę na kolejne pozycje. Było to kreatywne zadanie, żeby tak wiele akcji pokryć tylko dwoma przyciskami, ale jak widać udało się. Może właśnie to się komuś przydać, jeśli chodzi o takie akcje w stylu przytrzymania dwóch przycisków. Przytrzymania dłużej jednego przycisku. Zaraz pokażę to w kodzie i myślę, że w kolejnych wersjach na pewno dołożę sobie przycisków, ponieważ funkcjonalności może dochodzić i będzie to coraz trudniejsze, żeby wszystko działało tylko z dwoma przyciskami. Sonda nie uzyskuje błyskawicznie wartości zasolenia, którą, która jest tutaj w tym roztworze. Trzeba dać tutaj kilka sekund, kiedy tak naprawdę ten pomiar się ustabilizuje. Tego no, teraz nie widać, i znowu przytrzymując dwa przyciski, zapisuję mój pierwszy punkt referencyjny. No i kolejny punkt, analogicznie, tak samo ustawiam, przekładam oczywiście sondę do drugiego roztworu i mogę zapisać drugi punkt, czyli tworzę charakterystykę liniową. Trzeba sobie przypomnieć trochę matematyki. Warto zwrócić uwagę, że roztwory wzorcowe, których używamy do kalibracji, mają także rozpiskę temperaturową. Dana temperatura będzie odpowiadała danej wartości, którą powinniśmy zmierzyć. Na szczęście ten pH-metr, EC-metr jest wyposażony w termometr. Jest tutaj klasyczny DS18B20. Ta temperatura jednak nie jest ujmowana w pomiarach na bieżąco już później. No to trzeba wziąć na to już uwagę. Może w przyszłości dorzuca jakąś funkcjonalność analizy temperatury. I przesuwania odpowiednio tej charakterystyki liniowej. Kalibracja jest zapisywana na płytce. Mam tutaj Arduino Nano, więc mam kawałek pamięci, gdzie mogę taką kalibrację zapisać. Niebawem będę na pewno zmieniał płytkę, która tutaj jest, więc będę dorzucał osobno kość pamięci na tę kalibrację. Ale skutkuje to tym, że po restarcie urządzenia nie muszę wykonywać kalibracji ponownie. Ona jest zapisana, wykorzystywana do pomiarów, i po prostu co jakiś czas muszę kalibrować i podmieniać tą kalibrację. Wracając do budowy urządzenia. Widać tutaj pewne różnice, jeśli chodzi o nowszą wersję, która poszła właśnie na taką bardziej profesjonalną farmę. Jak widać, są różne obudowy, cały czas szukam tej najlepszej. Obie są z Kradexu. Ta pierwsza troszeczkę mniej mnie zadowoliła, ta druga już wyszła znacznie lepiej. Eksperymentuję tutaj z przyciskami już na obudowę, ponieważ takie microswitchy na płytce wydają się jednak trochę za małe. Dodatkowo jest teraz możliwość kompilacji kodu na dwa różne ekrany. Ja mam wersję OLEDową, na ta, którą wysłałem była już z wyświetlaczem 16 razy dwie linie wraz z ekspanderem, dlatego mogłem też ten wyświetlacz podłączyć na i2c, który jest... Wyprowadzone pod tego OLEDa Do tej wersji, która jest teraz, mam przygotowaną PCB prostą, no ale jak będę, wiadomo, zmieniał płytkę, to PCB będzie musiało być także zmienione. Na tym PCB nie ma jeszcze czytnika kart SD. W wersji, którą wysłałem, jest podpięty czytnik kart SD. Jest to opcjonalny moduł, ponieważ w nowszych wersjach jest także możliwość zapisywania pomiarów na kartę SD. Eksperymentowałem także z wtyczką do termometru, bo wcześniej ona wychodziła po prostu przez taki dławik. Teraz montuję gniazdo na obudowę i jest to możliwe do odpięcia. Wersja, którą wysłałem, była także wyposażona już w akumulator, a nie tak jak ja. Mam baterię 9V i jest możliwość ładowania przez kabelek USB 5V, czyli jakakolwiek ładowarka. Bardzo chciałem tutaj podziękować sklepowi Botland, od którego dostałem sondy oraz płytki, aby móc zaprojektować właśnie to urządzenie. Przejdźmy zatem do kodu. W międzyczasie Was zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz włączenia subskrypcji kanału. On także cały czas się rozwija, więc na pewno będziecie widzieć jego zmiany. Nie jest jeszcze idealny, ponieważ tego maina trzeba byłoby podzielić na mniejsze pliki, klasy i struktury, żeby to nie wszystko się działo w jednym miejscu. Wszystko opiera się o jedną taką główną maszynę stanów, w której znajduje się urządzenie. O maszynach stanów opowiadałem już w jednym filmiku, znajdziecie link. Pierwszy raz użyłem tutaj do dokumentacji plant UML w tutaj repozytorium właśnie pod dokumentacją będziecie mogli znaleźć diagram wygenerowany. Bardzo fajne narzędzie. Kiedyś postaram się nagrać jakiś osobny materiał o tym narzędziu. Podczas tworzenia tego projektu miałem pewne problemy z bibliotekami, ponieważ musiałem wymieniać bibliotekę do oled -a. Najbardziej popularna od Adafruit jest dość duża. Znalazłem mniejszą, lecz tutaj jest troszeczkę słabszy performance. Widać odświeżanie. Wymagało to także ode mnie troszeczkę zabawy z funkcjami, które oferuje ta biblioteka. Nie są tak wygodne jak w przypadku tej biblioteki Adafruit. Jeśli chodzi o dodawanie biblioteki pod dany ekran, czy to OLED, czy LCD, jest ona dogrywana wraz z odpowiednim environmentem, czyli mamy tutaj konfigurację w platform IOIni, klasy, które wykorzystują te biblioteki. No, to są e, klasy, które dziedziczą po iScreen. Ten iScreen tak naprawdę nie jest tutaj potrzebny, ale chciałem sobie zunifikować API, żeby potem łatwiej mi było wykorzystywać ich w kodzie. Oczywiście jest osobna klasa do obsługi pamięci, czyli wyciągania i zapisywania tych próbek. Jest osobna klasa do funkcji liniowej oraz do obsługi przycisków. Tutaj znajdziecie właśnie te akcje. Które wspominałem, czyli przyciśnięcie dwóch przycisków przez dwie sekundy, na przykład. Standardowo u mnie jest config, czyli wszystkie piny opisane. Możecie sobie to dowolnie pod siebie skonfigurować. Main dość długi, więc jest, tak jak wspominałem, do skrócenia, ale główna pętla jest dość krótka i to jest ważne. To tyle na dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania związane z projektem, zostawiajcie w komentarzach. Jeśli chcecie, aby projekt się dalej rozwijał, zachęcam do wspierania kanału i do następnego.